frajerami bywają y, ludzie zamożni, y, ale frajerami też bywają y, ludzie, którzy chcą odebrać nam naszą y, niepodległość. Także tak, tutaj bo jest jeden, wątek jeden, polityczny też. Jeden z bohaterów y, pochodzi z zamożnej rodziny mhm. i, i, i też łapie się do tej grupy, która mówi śmierć frajerom. Właśnie. A kim jest Heniek Wcisło? Myślę, że to jest taka postać, która pozwoliła ci, między innymi, zarysować różnice między myśleniem poszczególnych dzielnic w Warszawie. On pochodzi z konkretnego miejsca. W On pochodzi Warszawie. trochę ze środka. Beniowski, kapitan Beniowski, pochodzi z samej góry, czyli, czyli urodził się przy ulicy Marszałkowskiej, pochodzi z rodziny dobrze sytuowanego inżyniera. Niżej jest Heniek. Heniek jest takiej rodziny aspirującej mm -hmm. z przedmieścia, z woli. Jego ojciec jest majstrem. Majster to wtedy znaczyło bardzo wiele. Szybki awans, przenoszą się do najlepszej kamienicy na woli, do kamienicy hrabiego, dziś potworny slams, czy raczej może mm, Ruiny dawnej świetności, kamienica przy Wolskiej, ale gdzieś niżej są jego przyjaciele. Jest Adaś Goldfarb, który mieszka na Murzielu, czyli na, na Muranowie w żydowskiej mhm. dzielnicy. Są koledzy Szczerniakowa. I tam jest dopiero dół, tam jest prawdziwa bieda. Heniek to jest ktoś z zupełnego środka Warszawy. Piszesz również o konkretnych postaciach. Na przykład Piłsudski jest bohaterem twojej powieści. Choć to zabrzmi dość dziwnie, ale drugoplanowym, tak. albo epizotycznym Ale wręcz. jak patrzysz na to, jak wykorzystywany jest choćby taki Piłsudski dzisiaj w kulturze niemalże masowej, kiedy nie wiem, jego podobizna jest... Przywłaszczana przez najróżniejsze grupy. Czy nie buntuje się coś w tobie? Nie gotuje się, że przecież prawda była taka. Prawda była zupełnie inna, ale już wtedy Piłsudski przyjmował taką dość wygodną pozycję takiego hmm. męża opatrznościowego. On Czyli dawał to... robić politykę swoim ludziom, tym, którzy byli o piętro niżej od niego, i potem wybierał różne warianty. Tu akurat jest opis takiej sytuacji, w której. O tym się mało mówi, w której PPS-owcy, w której Piłsudczycy chcieli doprowadzić do krwawej zemsty na narodowcach. Mhm. To, to miała być poważna akcja zakończona mordami politycznymi. To miała być odpowiedź na blokowanie Sejmu, na przemoc ze strony narodowców. I Piłsudski czekał dość długo razem z głównymi władzami PPS-u i, i powiedział stop, powiedział nie. Mhm. W roku 26. Już nie powiedział nie, powiedział tak i przyłączył się do czegoś, o czym starał się nie wiedzieć, a doskonale wiedział. Mhm, czyli to wszystko jakby zaplanował sobie, tak, można powiedzieć. Tak. Wśród Piłsudczyków wielu oficerów było e, masonami i e, Skąd, jest... taka, skąd w nich takie zainteresowanie, to chęć należenia do czegoś tajemniczego? Co to jest? Wydaje mi się, że masoneria w tych latach jest niezwykle polska, mm -hmm. dlatego że przecież było 150 lat zaborów, 150 lat życia w podziemiu, więc wydaje mi się, że była naturalna tendencja, naturalna, naturalne ciągoty do tego, by działać w czymś, co nie jest do końca, może nie tyle legalne, co. co co jest tajne, co jest ekskluzywne, co przypomina nam konspirację. Sądzę, że to o to chodziło: poczucie wyjątkowości, mhm. taki dreszczyk emocji, coś, co łączy nas z niedawną przeszłością, z polską organizacją wojskową, z pogotowiem bojowym PPS, z tajemnicą. Ta sytuacja opisana w pierwszej części, gdzie tłum stoi nad Wisłą i patrzy, jak rosyjska artyleria bije w Pruskie półki stojące już w Warszawie jest jak na meczu piłkarskim, patrząc jak pocisk leci, wybucha, a prusacy odpowiadają ogniem z broni maszynowej. To też była sytuacja prawdziwa. Tłum był tak wielki i to było wszystko tak niebezpieczne, że powstała w pierwszych dniach uwolnienia się spod okupacji. Rosyjskiej, polska milicja oraz pruskie wojska przepędzały gapiów, bo oni byli po prostu tak zafascynowani tym widokiem, że nie docierało do nich, że to jest artyleria, że tu strzelają. Tak samo było w czasie zamachu majowego. Ludzie mieli troszeczkę chyba. Inne poczucie ryzyka. Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. Można się było zagapić na sterowce i można się y, zaczytać w powieści Grzegorza Kalinowskiego śmierć frajerom, czego Państwu życzę, a Grzegorzowi dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo.